Kornel Morawiecki jest naszym gościem. Witam panie marszałku, dzień dobry. Kłaniam się panu, słuchaczom. Ma pan tremę przed 12 listopada, no, czyli tym dniem, kiedy pan otworzy obrady nowego Sejmu? Mam taką jakby pewną dumę nawet i taki zaszczyt dla mnie to jest, czy tremę, chciałbym, żeby powiedzieć tam, co jest ważne, żeby jakoś tak podnieść w tych słowach swoich Polskę na wyższy poziom. No, nie wiem, czy mi się to uda, ale to chciałbym to zrobić, bo to będzie ważny dla mnie dzień i ważny dla Sejmu i tak chciałbym. A ma pan już przygotowane jakieś słowa, jeszcze które chciałby pan wypowiedzieć? Jeszcze nie mam wszystkiego przygotowane. Myślę sobie nad drugim. Pytam się kolegów, co tam powinienem powiedzieć. No, to są, będę miał dużą widownię, że tak to powiem. Tak, to będzie bardzo ważny dzień dla mnie w Sejmie i czuję się zaszczycony, że mogę tę rolę pełnić, że mogę otwierać posiedzenie Sejmu, w którym jest ponad 200 nowych reprezentantów, że to jakby tak trochę sygnalizuje czy zwiastuje zmianę, tą istotną zmianę, która Polska potrzebuje. No chciałbym się do tego przyczynić. Nie myśli pan o tym, żeby przesunąć otwarcie nowego parlamentu z racji tej niefortunnej daty 12 listopada, kiedy też jest ważny szczyt także i dla nas na Malcie w sprawie uchodźców? No ja na ten temat nie myślę, bo to zupełnie poza mną jest. To są rzeczy, które, ja nie wiem, to wybiera pan prezydent tą datę i jakimi on względami się kierował. Ja nie rozumiem, ale może wydawało mu się, że ten szczyt na Malcie, kiedy nie mamy jakby doprecyzowanych, czy nie mamy w ogóle koncepcji, jak się tutaj z tą falą uchodźców, z tą lewającą się, zalewającą nas w dużym stopniu falą uporać. No właśnie, to może dobrze, żeby przesunąć otwarcie nowego parlamentu, tak żeby jeszcze stary premier mógł tam pojechać z pełnym mandatem. No ja myślę, ale może pani Kopacz może na to pojechać, to nie będzie nic. No ja rozumiem, że to jest pewne zderzenie terminów. Ja nie wiem, czym się pan prezydent kierował, ale myślę, że trochę też symbolem, że to jest 12, że to jest poświęcie niepodległości. Tak sądzę, ale tym się nie interesuję, bo to jest poza mną w dużym stopniu. A to, że Kornel Morawiecki wraca dziś po wielu latach do wielkiej polityki, człowiek, legenda opozycji, więziony, człowiek, który musiał opuszczać kraj, chciał do tego kraju na siłę wrócił, który po latach wraca do Sejmu, do którego nieraz startował. Czuje pan jako taki akt sprawiedliwości dziejowej? No czuję się bardzo doceniony i to jest tych ileś tam 30 czy ileś 35 lat mojego działania, mojej pracy na rzecz Solidarności, na rzecz Polski. Też czuję się doceniony i bardzo jestem z tego powodu dumny, że mogę tą swoją funkcję pełnić, otwierając ten Sejm. No, czuję też się jakimś reprezentantem tych wszystkich, którzy zostali zepchnięci na margines przez nowy układ Magdalenki, Okrągłego Stołu. Też czuję się jakby ich głosem, tak? Chciałbym o nich świadczyć, za nimi świadczyć, za tymi. Będzie pan wracał do tych sporów? Ten podział jest jeszcze aktualny? No, ten podział w tym sensie, że będę wracał. To nie chodzi o podział, bo jak pan zauważył, ten stół się troszeczkę tak rozpadł w tej chwili, bo w Sejmie nie ma tej strony, która tej rządowej strony, która ten stół przygotowywała, nie ma części tego układu. Także sąd się sam jakby trochę tak likwiduje ten podział, ale to jest ważne, żeby docenić tych ludzi, którzy walczyli o Polskę, którzy byli w Solidarności walczącej, byli i są teraz opuszczeni, to są jakby tacy zupełnie jakby zaniedbani przez polskie państwo, przez polskie elity. I to będzie pana cel w Sejmie, żeby walczyć o ich cel moim będzie, dobre mój imię, będzie tak? Większy, bo oczywiście mój cel będzie, żeby walczyć o zmianę Polski. Chciałbym, żeby ten Sejm przygotował dobrą taką na XXI wiek, na miarę XXI wieku konstytucję, żeby to było nowe otwarcie Polski, żeby nam się to udało i to niezależnie od tego, w jakim klubie jesteśmy, żebyśmy my pomogli Polsce. Będzie pan w nowym Sejmie jako opozycja? Jako współpracownik przyszłego rządu? Jak to nazwać? No nie, rolę i pana, i partii, z której pan do Sejmu wszedł. Rząd ma, że powiem, wystarczającą większość, żeby
bo to będzie rząd jednopartyjny, zorganizowany przez jedno ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość, więc my wszyscy w jakimś stopniu będziemy opozycją, ale chciałbym, żebyśmy byli też jakąś pozycją, to znaczy, żebyśmy i temu rządowi, i innym klubom, i sobie samym, i Polakom proponowali lepsze po prostu rozwiązania, znaczy bardziej sprawiedliwe, bardziej solidarne, bardziej uczciwe. A jak pan patrzy na nowy rząd i te nazwiska, które się pojawiają? Ktoś pana zaskakuje? Przeraża na przykład Antoni Macierewicz? Boi się pan tej kandydatury, czy nie? Nikt mnie tu nie przeraża w tym znaczeniu, ale no, ja cały czas wierzę, że ci ministrowie nowego rządu, pani premier, że to będą lepiej Polską rządzić, że to będzie, no cały czas mam nadzieję, że to będzie poprawa tej sytuacji stanu i materialnego, i duchowego Polski. Tak w to wierzę. No. A czy pan jako Kornel Morawiecki i ugrupowanie Kukiz będziecie głosowali w czasie wotum zaufania dla nowego rządu na tak czy na nie? No myślę, że będziemy się przynajmniej przytrzymywali. Ja nie wiem, na ten temat nie rozmawialiśmy, ale to byłoby dziwne, gdybyśmy popierali rząd, w którym nie uczestniczymy. No ale może być taka przyjazna, szorstka może nie, ale przyjazna, przyjaźń nad dystans. Nie wiem, jak to jeszcze, będę raczej się słuchał. Ja myślę, że mógłbym głosować nad wotum zaufania, tym bardziej, że to jest i tak przesądzone, no to będzie taki gest, może taki pewien ukłon do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. A widziałby pan swoje miejsce albo innych posłów z klubu Kukiza w przyszłości w klubie wielkim Zjednoczonej Prawicy? Nie, to raczej nie wydaje mi się, żeby to było właściwe. Ja chciałbym, żebyśmy byli takim pewnym też spoiwem, żebyśmy łączyli tą scenę polityczną głębiej, żebyśmy też byli fermentem, żebyśmy proponowali nowe rozwiązania, lepsze, żebyśmy jakby no tak jakby jak wejdziemy do, żebyśmy nie wchodzili do żadnego z tych wielkich klubów. To mi to sobie nie wyobrażam, bo ten podział, który jest między właśnie ostatnie lata, ale ten podział między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską, on jest taki dla Polski zły, niszczący. Ogólnie ten podział podkreśla się tego, wyostrza się go i to jest źle. Znaczy to jest ten Sejm, te ostatnie Sejmy były bardzo kłótliwe. Ja bym chciał, żeby ten Sejm był bardziej dyskutujący, sprzeczający się, oczywiście różniący. Będziemy jako dziennikarze na to z uwagą patrzyli. Panie marszałku, na koniec jeszcze jedno krótkie historyczne pytanie. Kim jest dla pana zmarły generał Czesław Kiszczak? Szef IPN-u mówi, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie zbrodnie lat 80. Redaktor Żakowski powiedział, że będziemy jeszcze się długo spierać o rolę generała. Nie był sprawiedliwie oceniany i dodaje, że powinien mieć pogrzeb z honorami. Nie, ja uważam, że z honorami nie powinien mieć pogrzebu pan generał. Ja uważam, że jest odpowiedzialny za zniszczenie Solidarności, tej pierwszej wielkiej Solidarności, za tą wiarołomną decyzję o stanie wojennym, no bo te dwa nazwiska, pana Jaruzelskiego i generała Kiszczaka, dwóch generałów, one tamte decyzje pieczętują, to oni są twarzą tych decyzji, a to były bardzo niszczące dla Polski, krzywdzące decyzje, opóźniły nasz powrót do wolności, do niepodległości, a poza tym no, zniszczyły też w tym stopniu olbrzymi etos Solidarności, który cały czas czeka na odbudowę. Także ja mam pretensje o to do pana generała Kiszczaka. Dziękuję bardzo. Kornel Morawiecki, przyszły marszałek senior Sejmu 8 kadencji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dobrego panu dnia. Dziękuję, słuchaczom dziękuję.